paczkach pojawiła się pierwsza drużyna zawodników Future Stars i powiem szczerze, że zespół wygląda znośnie i mówię tak dlatego, że jest kilka naprawdę fajnych kart, które się dość mocno wyróżniają. Niestety zdecydowana większość to są karty po prostu średnie, które raczej na dłuższą metę nie mają przyszłości w naszych składach. Co nie zmienia faktu, że fajnie byłoby którąkolwiek z tych kart trafić dzisiaj. Mam przygotowane naprawdę fajne nagrody, które za chwilę otworzymy i dzisiaj odcinek z gościem specjalnym. Masz dość przegrywania takim składem, po drugiej stronie widząc takie jedenastki? Żaden problem, na super końce masz dostępne końce na każdą platformę. Szybko dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. Z okazji startującego eventu Future Stars, kod FUTURE gwarantuje 10% zniżki. Poza tym im większe zamówienie, tym większa szansa na trafienie nagród o wartości 6 milionów coins. Więcej info w opisie. Nie wiem jak to wygląda u was, jeśli chodzi o powiedzmy taki cykl życia FIFA, ale ja zawsze jak jest premiera FIFA, czekam na tą drużynę roku, bo wszystkie eventy, które są przed tym, to są takie nawet okej. Ale jednak ta drużyna roku to jest taka naprawdę top of the top, która mega mocno boostuje kanały, co też widzicie po moich ostatnich wyświetleniach. Mega mocno boostuje nasze zaangażowanie w to, żeby wykonywać wszystkie paczki i wyzwania, które mogą pozwolić nam na to, żeby koniec końców tego zawodnika Team of the Year dostać. Bo jak sami widzieliście, moi drodzy, ja otworzyłem dosłownie kilkaset paczek przez chyba 3 lub 4 odcinki. No i koniec końców w tych paczkach dostałem tylko Mike'a Maignan oraz Andrea Pirlo. Oczywiście Andrea Pirlo to super zawodnik, ale no nie był to zawodnik roku. Ja zakończyłem ten event z dwoma kartami Team of the Year trafionymi w ostatnie kilka minut. Kto oglądał ostatni materiał, ten wie, że moi drodzy, trafiliśmy kolejną kartę Team of the Year w Pack and Play, więc historia zatoczyła koło i od roku 2018, czyli po 5 latach praktycznie, kiedy z Kozą trafiłem Kevina De Bruyne, trafiliśmy kolejnego zawodnika, jakim był Luka Modric. I nie wszyscy wiedzą, bo nie każdy sprawdził materiał u Adriana, ale ja trafiłem w ten dzień dwóch zawodników Team of the Year i dwóch zawodników było w Pack and Play. Ej, to jest totalnie niesamowite. W historii, moi drodzy, totalna ciekawostka, pojawiły się tylko 3 karty i te 3 karty były trafione przeze mnie. No to nie jest przypadek, moi drodzy, ewidentnie mamy jakąś smykałkę do tego, żeby trafiać naprawdę topowe karty. Musimy podczas topowych eventów robić dużo więcej dobrego kontentu właśnie podczas Pack and Play. No i teraz niestety pozostaje tylko smutek, bo zawsze jak się kończy event drużyny roku, to pozostaje taka, wiecie, pustka w serduszku. Teraz naprawdę mamy fajny evencik, bo jest drużyna Future Stars. No ale nie oszukujmy się, ta drużyna nie ma podjazdu do takiej drużyny, jak widzicie teraz, bo mimo tego, że są tam fajne karty, no to jednak Vinicius Junior, czy wiele innych topowych kart, które pojawiły się w tamtym evencie. No niestety te karty, które są teraz, nawet nie mogą czyścić butów w tamtej drużynie. Więc liczymy na to, że drugi zespół będzie zespołem naprawdę topowym. A teraz idę po mojego gościa specjalnego. Cześć mój kochany. Co słychać? Tutaj jest nasz solenizant, który za niedługo skończy 10 miesięcy już. I naprawdę dużymi krokami zbliża się do tego, żeby już w końcu zaliczyć swój roczek, prawda? A o krokach nie mówię przypadkowo, moi drodzy, Maksiu w tym momencie już naprawdę dobrze raczkuje i powoli zaczyna stawiać pierwsze kroki. To znaczy kroki już stawia, o ile jest w stanie się czegoś po prostu złapać i po prostu trzymać równowagę, trzymając się czegoś. Ale już próbuje to robić bez podparcia, co naprawdę jest niesamowite. W ogóle dla mnie, jako dla rodzica, dla ojca, niesamowite jest patrzeć na to, jak w tak krótkim czasie, moi drodzy, 10 miesięcy to jest bardzo niewiele czasu. Z takiego szkraba, który nie ogarnia totalnie nic, on się staje już takim malutkim chłopczykiem, prawda? Zanim, moi drodzy, przejdziemy do tego, po co tutaj się wszyscy oczywiście zebraliśmy, proszę bardzo, Maksiu, klasycznie jak co odcinek musisz padem sobie rzucić. Pozwólcie, że wyjaśnię tylko jedną rzecz. Zanim tutaj wszyscy tatuśkowie i opiekunowie się zesrają do mnie o to, że źle wychowuję swoje dziecko, pozwólcie, że wychowaniem swojego dziecka zajmę się ja i ewentualnie dziadkowie Maksia. Jeśli dziecko jest szczęśliwe, jeśli jego mowa ciała pokazuje, że spędza czas naprawdę przyjemnie i że po prostu sprawia mu to przyjemność, to dla mnie jego szczęście to jest jedyne, czego potrzebuję w danej chwili. Macie swoje dzieci, róbcie swoimi dziećmi co chcecie, ja nie mam w sobie nic do zarzucenia. Jeśli chodzi o wychowanie, mam nadzieję, że wyrośnie naprawdę dobrego człowieka. Taki jest mój cel. Poza tym, kudłaczu, jeśli ktoś się tutaj trzyma siłą, to mrugnij dwa razy, ok? Moi drodzy, dla mnie takie odcinki jak ten to będzie pamiątka, do której mam nadzieję, że za kilka lat sobie wrócimy. Mam nadzieję, że mój synek jak dorośnie nie będzie miał mi tego za złe i że wspólnie będziemy po prostu bawić się dobrze, patrząc na to, jakim jeszcze malutkim szkrabem był kilka lat temu. Pięknie, w końcu jakiś okrzyk radości. Klasycznie, moi drodzy, otwieramy piki w taki sposób, żeby dostać z tych zawodników tygodnia jak największą ilość poderku, czyli zawodników, którzy przydadzą się do przepalenia. A potrzebujemy jednego gracza, bo dzisiaj, moi drodzy, będziemy polować na Sergio Ramosa. Liczymy na wielkie overale z tego względu, że po raz kolejny nie ma tutaj ciekawych zawodników, których potencjalnie mógłbym wcisnąć do składu. Dlatego wysoki overal, jakby poleciał, byłoby naprawdę top. Czy poleci, przekonamy się w tej chwili. Cyknij i zobaczmy, co dostaniemy tutaj. No i proszę bardzo, to są, moi drodzy, rączki, które naprawdę mają wielką moc, bo dostajemy tutaj dwóch zawodników naprawdę wysokiego overallu. Teraz otworzy tata jednego, w drugim leci, no już dość słabiutko. No i trzeci pik, jako że Maxi ma dużo lepsze rączki. Proszę bardzo, hop.
i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rodrigo De Paul wrócił do nas, więc mamy dwa bardzo fajne overale, które są idealne pod przepalenie. Ewidentnie Maxi ma lepsze rączki do otwierania pików, więc kolejne trzy otworzą. Czyli te rączki mają potencjał i proszę bardzo, moi drodzy, Antony Elanga. To jest piękny traf. Zwłaszcza, że oboje jesteśmy kibicami Manchester United. To znaczy ja jestem... On jeszcze będzie miał czas, żeby zdecydować, ale na razie przymusowo musi z tatą oglądać mecze Manchester United. Jako że Maxi ma genialne rączki, otwiera wszystkie trzy piki i w trzeci piku, proszę bardzo, ty. Jeśli chodzi o średnio pików, które Maxi otworzył, na razie jest to okolice 87,7, tak mi się wydaje. Jak coś, to nie byłem dobry z matmy, więc ta średnia to jest taka... totalnie losowa. Jak to będzie wyglądało w trzeci? Proszę bardzo, karta specjalna i jest tutaj single, czyli dwie karty Future Stars. Tak wygląda podsumowanie, moi drodzy. Teraz przejdziemy do paczek. Paczek jest 45, raczej wszystkich nie otworzymy, bo nie ma sensu. Poza tym za długo by to trwało. Maxia tak długo na pewno nie chcemy tutaj trzymać, prawda? Dobra, lecimy z paczkami, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Na zdrówko, kochanie, na zdrówko. I tutaj brak ekranów, ponownie na zdrówko. On ostatnio robi bardzo wiele takich rzeczy przypadkowych, typu na przykład włączenie telewizora, włączenie muzyki, odrzucenie połączenia na moim telefonie, który na przykład leży sobie w łóżku. Teraz na przykład próbuję dodać użytkownika, co może od razu zrobi mi się profil i za kilka lat sobie będziesz korzystał. Idzie rak, nieborak. Jak usypnie, będzie, co będzie? Będzie znak. Dwóch piłkarzy 85+, no Maxiu, tutaj musisz dać mi swój paluszek, bo oczywiście nie każdą paczkę Maxiu będzie otwierał. Leci walkout, zobaczmy, jaki walkout to będzie. Napastnik, ojoj, ojoj, oj. Tutaj słabiutko, czyli delikatnie ta średnia overalla spadła, ale jakby nie było, w dalszym ciągu utrzymuje się na naprawdę wysokim poziomie. O, śpiący jestem już. Zaraz odłożymy. 86-85, to jest troszkę dramat. O, proszę bardzo, leci inform, Niemcy, środkowa obrońca i będzie to 85, Matthias Ginter. Niefajny chyba, nie? Mógł być lepszy na pewno. Proszę bardzo, chipsika, hop, smacznego. Dwóch rzadkich piłkarzy 80+, zobaczmy. Okej, okay, ekrany są, więc jakieś tam minimum, SPD. Ej, walkoutik, proszę bardzo, Brozowicz. Nie wiem, czy nie mam duplikatu akurat, ale jak mówiłem, będziemy tutaj polować na Sergio Ramosa, więc będzie to na pewno genialny zawodnik i w końcu się zabiera za jedzonko. Jezu, to jest tak słodkie, no nie mogę wytrzymać po prostu. Maxiu w ogóle już ma 7 zębów. Dobra, i tutaj odkryły nam się te paczki, na które liczyliśmy, czyli dwie paczki za 50 tysięcy. Tam gdzieś jeszcze z tyłu jest paczka Ultimate. Daj paluszka jednego, tak żeby ci nie przerywać jedzonka. Op, ekrany. Albo walkout, zobaczmy, Hiszpania, prawe skrzydło, no nie, ulala, to jest dramat. No i szybko, szybko ten palec, szybko ten palec. Niemcy, SPO, Chelsea. Coś czuję, że wracamy do standardu paczek, które mieliśmy przed tymi paczkami stoty. Tutaj jest inform za 10 koła Quicksell. Paczka rzadkich kart. Okej, okay, walkout, jaki walkout to będzie? Bram. O, Gianluigi Donnarumma, moi drodzy, to jest genialny foder. Wystarczyło, że Maxiu troszkę chipsa zjadł i od razu wróciła dobra forma do paczek. Zobaczmy, czy jeszcze oprócz niego ktoś będzie. Ej, podwójny walkout, bo jeszcze trencik jest. Duplikatów nie ma żadnych. Ej, to była... paczka z kartami rzadkimi. Oj, chyba się Maxiu pożegnał z chipsem. A przed nami, moi drodzy, paczka Ultimate teraz. Ty, Wandalu, mikrofon mi zniszczysz zaraz. Co to ma być za zabawa? Walkout kolejny. Jaki? Hiszpania, SPD, klasycznie Rodri. No tutaj oczywiście brak zaskoczenia. Marquinhos, Kroos, Rodri to są stali bywalcy moich paczek. O. Też uważam, że to są naprawdę dobrzy zawodnicy. Czy ktoś jeszcze oprócz tego pana się tutaj może ukrył? Na pewno ukrył się Pat na podłodze właśnie teraz upadający. Maxiu już jest jakiś taki rozproszony. A w środku Andanowicz. O, i do tego Quicksell Informa, proszę bardzo. Oj, loczku ty, loczku. Teraz ty. Klasycznie. Połowa odcinka Maxiu się rozkręca, prawda? O, Pierre-Emerick Aubameyang. A może pustą buteleczką się Maxiu pobawi? 12 kart, 6 rzadkich. Overall 80+. Gwarantowany to jest walkout. Portugalia. Środkowy, festywny. Piękna sprawa. Bernardo Silva 88. Maxiu, ja ciebie muszę dużo częściej zapraszać na otwieranie paczek. Oj, ziewa się Gigi już coraz częściej, więc pójdziemy, moi drodzy, go odprowadzić do spanka. I tak, Gigi zrobił naprawdę super robotę.
fajnych zawodników nam wypakował, więc więcej po nim nie możemy się spodziewać. Swoją drogą widzowie, ja wam naprawdę mocno muszę podziękować za to, co się ostatnio dzieje u mnie na kanale, bo wyświetlenia są naprawdę imponujące. No nie widziałem czegoś takiego na tym kanale co najmniej chyba od roku 2018. Jedyne, co mnie martwi, to to, że mamy tutaj sporo podglądaczy, którzy po prostu siedzą i oglądają filmy, ale nie subskrybują i nie łapkują, bo mamy takie statystyki. No to najlepiej jakby zostawił tego subka z dzwonkiem i lajka pod filmem dla zasięgu. Gwarantowany overall 80 i to jest walkout. Środkowy obrońca i mamy duplikat. Środkowy pomocnik. Ej, walkoutcik. A otworzymy tą jedną paczkę za 500 points'ów. Ostatnio z tego dostałem zawodnika Team of the Year, więc i tak już mi się naprawdę mega mocno zwróciło, więc nawet jak tutaj poleci coś słabego, to raczej zbyt długo ubolewać na tym nie powinniśmy. Poza tym te paczki ograniczone do jednej zazwyczaj są mega tanie, jak też widać 500 points'ów. To jest połowę z tego, co kosztuje zimowa paczka rzadkich piłkarzy, czyli paczka za 50 tysięcy coins. Leci w prawo Portugalia, SPO. No i dobra, mamy drugiego Bernardo Silva dzisiaj. Ten, jak i tamten raczej będą niewymienni, poza tym ten oto pan się przyda do jakiejś paczki, którą potencjalnie za chwilę możemy otworzyć. Teraz najlepiej będzie rzucić okiem na to, jak wygląda obecnie Squad Building Challenge, bo tutaj potencjalnie mogło się pojawić coś ciekawego. Mamy jakiegoś Wandersona, który jest w tym momencie w dwóch wersjach i te wersje wyglądają następująco. Powiem szczerze, ta prawa strona jest intrygująca, bo ja już od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tym, czy przypadkiem nie podmienić tutaj tego Cuadrado i Di Marii na kogoś innego. Rashford Player of the Month, moi drodzy, i piłkarz 85 plus do wyboru. No i w końcu też pojawiły się paczki za te słapy, które od jakiegoś czasu zbieramy przy okazji właśnie eventu Future Stars. Jak to w ogóle wygląda, moi drodzy, u mnie? Żetony przyszłych gwiazd, mamy ich obecnie, jest równiutka dyszka, więc potencjalnie tą paczuszkę jak najbardziej moglibyśmy otworzyć. Dobra, tutaj jest potrzebny składzik o overallu 84 i wyżej. Składzik mamy ustawiony najniższy, jak tylko się da. Do tego przepalamy informa o overallu tylko 81. Jestem mega ciekawy, co z tego dostaniemy. I przede wszystkim, czy będą jakieś karty specjalne już posiadane? Uhuhu. Jest to Brozowicz 86, bardzo średnio. O, proszę bardzo, Karim Benzema, moi drodzy, overall 91, no szkoda, że to nie jest podczas eventu Team of the Year. Dosłownie dwa dni wcześniej i mielibyśmy naprawdę zajebistą kartę w typiku. Aczkolwiek pewnie jako Team of the Year by się nie pojawił. Ale to się, moi drodzy, dobrze składa, bo ja tutaj planuję wykonać skład na Sergio Ramosa. Według Footbina obecna wartość Sergio Ramosa to jest 736 tysięcy, no niby sporo. Skład 88, 87, 86 i 85. Kurde, chyba troszkę zabraknie mi foderu, ale jakbyśmy otworzyli tę paczkę 84 plus razy 20, to tam potencjalnie moglibyśmy trochę tego foderu dostać. No i oprócz tego jeszcze tego pana bym tutaj wcisnął jakoś. Chyba raczej, moi drodzy, trzeba to po prostu zrobić, bo naprawdę ten składzik wygląda mega spoko w takim ustawieniu. Na tego Wandersona potrzebujemy składzik o cenie 84 i 83, także to jest totalna chillerka. Ale to jest idealny moment, moi drodzy, na to, żeby odebrać tą paczkę 84 razy 20. No i tam liczy się na naprawdę sporą ilość foderu lub może na jakichś naprawdę ciekawych zawodników. Czyli w tym momencie pozbywam się 10 słapów na tą paczkę 84 razy 20, ale niestety nie wiem, ile dokładnie będzie tych paczek dostępnych. Jeśli ktoś wie, możecie napisać w komentarzu, bo ja totalnie nie ogarniam, ile tych słapów jeszcze wyjdzie. 20 piłkarzy 84 plus leci. Niestety zwykły walkout, będzie to lewy obrońca 88. Mamy Marquinhosa klasycznie, mamy dwa duplikaty 87, 86. Jest kilka walkoutów. Mamy jeszcze Navasa i Rodrigo. Muszą pójść w pierwszym składzie na Sergio Ramosa. No i pierwszy składzik i zarazem najwyższy mamy gotowy. Przepalamy tutaj dwie ikony. W tym momencie, moi drodzy, największą część trasy mamy wykonaną, bo składzik drugi jest również wykonany. No co jak co, ale wykonując Kylian Mbappé w poprzednich odcinkach, no wykonanie tego Sergio Ramosa to jest po prostu totalny obowiązek. Zwłaszcza, że kilka razy grałem przeciwko tej karcie i chłop jest totalnym potworem. Kolejny składzik wykonany, raczej z wielkim luzem, zwłaszcza, że mieliśmy zapas w postaci Karima Benzemy. Moi drodzy, coraz bardziej podoba mi się takie granie FIFA, bo jakby nie było, totalnie nie ograniczamy się na żadnej płaszczyźnie tego trybu. Otwieramy paczki za cały hajs, który tylko nam wypadnie ze wszystkich wyzwań. Dostajemy naprawdę masakryczną ilość foderu, przepalamy sobie na naprawdę kozackich zawodników. Co prawda na koniec FIFA będziemy mieli skład bezwartościowy. Jak wyjdzie nowa FIFA, to te składy i tak będą gówno warte. Jak wspominałem, mnie tutaj interesuje prawy obrońca Wanderson. Swoją drogą pewnie jesteście ciekawi, jak spisuje się Kylian Mbappé i Luka Modric, których ostatnio pozyskaliśmy. No to jeśli chodzi o Kylian Mbappé, to jest absolutna maszyna. 33 spotkania, 36 goli, 14 asyst. Luka Modric, moi drodzy, to jest absolutna klasa. 4 brameczki, 3 asysty, grając jako defensywny pomocnik. Raz wyrwał w ostatnich sekundach meczu zwycięstwo w lidze weekendowej. Jestem absolutnie zadowolony z tego pana. To mamy gotową jedenastkę. Tak, zagramy, moi drodzy, in-game. Sprawdzimy, jak
jak ta jedenastka spisze się w lidze weekendowej, a dokładnie w kwalifikacjach. To jest składzik przeciwnika, okej, okay, Messi, Mbappé. Ja wiem, że mega dużo ludzi chwali sobie tego Cordobę, ale ostatnio u mnie strasznie mocno zaczął się wylewać. Dlatego u mnie on był całkowicie pierwszym zawodnikiem do zmiany. O, dobra, tutaj ładne wahadełko otworzone. Cyk, do środka, Luka Modric, pierwsza piłka. Cyk, no i co? No i lecimy, nie? Klas! 1-0! Takie nożyczki a la Zidane, on akurat takie bramki strzela mega regularnie, więc po nim co jak co, ale taki goli możemy się spodziewać dość często. Dobra, pięknie Wunderson! Panowie, ale ruszajcie do przodu. Zidane tu się pokazał, okej. Okay. Cyk. Cyk. No i co zrobimy dalej? Zagramy tak? No i co? I zabili tak, proszę bardzo. 2-0, moi drodzy, chłop absolutnie nie wie, co się dzieje z jego defensywą. Spokojne prowadzenie, 2-0, nawet przeciwnik tutaj chyba jakoś za bardzo na naszą połowę nie wtargnął, więc chyba jest to totalna dominacja. Zobaczcie na to. Zero. Okrągłe zero sytuacji bramkowych po jego stronie. Wynik może jeszcze nie jest taki zamykający mecz, ale możemy sobie teraz dać trochę luzu i spróbować strzelić jakoś naprawdę ładną bramkę. Dobra, rozciągnijmy to ładnie po skrzydełku. Cyk. Piękna piła, dobra. To teraz co? Speed boostik. Klas, Zidanek, zagrywa pięteczką i proszę bardzo, normalnie moi drodzy robimy co chcemy, z takim składem to jest absolutny samograj, 3-0 w pierwszym meczu, dwie bramki i asysta Kyliana Mbappé, bramka i asysta Zidana, nie zdominowalibyśmy tego przeciwnika, gdyby nie nasze nowe dwa transfery, czyli Wunderson oraz Sergio Ramos. Andrzejek, proszę bardzo, to jest drugi zespół, Van der Sar, Cole, Hulit. Co jest pięć ty? Ale chłopowi porozdawało ikon Toty, masakra. O? Kylian Mbappé, moi drodzy, co jak co, ale on jak dostaje taką piłeczkę, to on się nawet przez sekundę nie zastanawia, jak ma to wykończyć. I robi to dokładnie w taki sposób, jak widzieliście teraz. To jest chłop, któremu jak zostawisz zbyt dużo przestrzeni za linią obrońców, no to już masz chłopie przegrane totalnie, nie? Wow, ale screamer, co jest pięć? Grzesiu, no czapki z głów za tego fałszyka. Ej, ta piła się tak dokręcała, że ja naprawdę myślałem, że ona leci obok bramki. Mam na to, moi drodzy, inny plan. A ten plan jest, kurde, bardzo sprytny. Prawie siadł. Ładnie Jardinho powalczył główeczkę. Dobra, idealnie pod jakąś konterkę. Cyk, no co zrobimy? No pewnie, że jakieś... Dośrodkowanie na Zidana, Zidane! Pięknie szubce miał tu zmieścić. Za bardzo chyba ładnie chcę tu strzelać, bo normalnie bym się zachował pewnie inaczej. I strzelił brzydką, ale efektywną bramkę. Ale tutaj, moi drodzy, pajacerka dla widza. Dobra, ładnie to rozciągnie. Nam tu kolega Modric. Zagramy górą. No i co zrobimy? No i co? No do linii, cyk. Cyk. Proszę bardzo, sweary goal! Ulala, no Zidane i Mbappé w takich sytuacjach współpracują perfekcyjnie. No chemistry link tutaj jest na pewno na maksymalnym poziomie. Możemy wypuścić go w U na przykład, możemy wycofać. Możemy zrobić cyk, 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 cyk. I teraz zrobić coś takiego. Luka Modric, moi drodzy, to jest szef! Zobaczmy hypermotion, ja tego nie robię specjalnie przeciwniku jak coś, tylko naprawdę bardzo lubię te animacje, które wyglądają totalnie niesamowicie. Nie, żeby jakiś cały czas sweary gole czy coś. Tak, żeby brameczki, które padają, robiły naprawdę robotę na odcinku. Na napastniku taki se, ale w sumie to skrzydełko. Dość ciekawe, ale teraz patrzcie, moi drodzy, na to. Cyk. I cyk. Jedziemy z tym, 4-1. Chłopaki się rozkręcają dopiero. I mam nadzieję, widzu, że ten odcinek ci się również spodobał. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Jeśli nie masz subskrypcji, to najlepiej jest to teraz nadrobić i zostawić ją najlepiej z dzwoneczkiem. Wtedy dostaniesz powiadomienia o wszystkich filmach, które pojawią się na tym kanale. Dzięki bardzo za kolejny wspólny materiał. Dobra, wiecie co? Ja tu pójdę w Brolina na ławkę, no.